Dziś kolejny taki filmik. Mam taki nóż, jak to powiedzieć, z płytką wtapianą, wytaczak. Kwadrat 16x16. No ale trochę mi tam go szkoda i mówię, dużo mam takich płytek, tak jak tutaj widzicie. Taka trójkątna z zaokrągleniami. O. No to jest płytka wysokości 5 mm, także dość solidna. Tu znalazłem kawałek kwadratu 18x18, gdzieś około 180 długi. No i zrobiłem tutaj takie wgłębienie pod płytkę, żeby ona się nie obracała. No i później tu od spodu jeszcze na frezarce wybrałem. Chodzi o to, po co to wybranie w ogóle na dole. A na to wybranie na dole po to, żeby można było toczyć mniejsze średnice. Tu z tyłu nic nie będę robił, bo to jest wytaczak, który będzie mi toczył od średnicy Fi 30 wzwyż. Większe średnice można toczyć, mniejsze, no trzeba by go jeszcze tam z tyłu przerabiać, ale to do mniejszych średnic to trzeba zrobić cieńszego trzonka i odpowiednio dopasować wysokość. Tu mam jeszcze płytki, podkładam je pod ten nóż i na odpowiednią długość mogę wysuwać. Tu mogę praktycznie nóż wsuwać do końca i bardzo krótkim robić. No i wiadomo, dłuższym też jest, będzie bardzo sztywne. Myślę, że otwory to z powodzeniem do długości 100 mm tym wytaczakiem będę mógł sobie zrobić. A teraz zapraszam Was, przejdziemy do warsztatu i pokażę Wam, jaką ładną powierzchnię sobie uzyskałem za pomocą tego wytaczaka. Dziękuję.